Maturalna ściąga z języka SQL, czyli rozwiązywanie zadań z baz danych w programie BASE. Na stronie maturainformatyka.buzinfo.pl w dziale baza pozwoliłem sobie zebrać najważniejsze rozkazy tego języka. Oczywiście nie zajmujemy się tymi, które służą tworzeniu czy modyfikowaniu informacji, a jedynie poleceniem SELECT i jego parametrom, tudzież funkcją, z których może korzystać, a które służy wyszukiwaniu informacji w gotowych tabelach. Przećwiczymy naszą ściągę na tabeli bony. Wyświetlmy zatem wszystkie pola tabeli bony. Widzimy numer, pracownik, data uzyskania nagrody, klasa takiego bonu oraz kwota. Wyświetlmy zamiast wszystkich pól klasa. Widzimy tylko pola klasa. A gdyby ktoś zapytał, ile było różnych pól klasa, pomijmy w odpowiedziach wszystkie powtarzające się rekordy. 5 różnych klas. Do sprawy można podejść nieco inaczej. Pogrupować po klasie. Również uzyskałem 5 różnych wyników. Teraz mogę jednak dodatkowo użyć tych funkcji grupujących. Na przykład w taki sposób. Sum z kwota. Co daje mi odpowiedź na pytanie, ile w sumie wydałem na nagrody każdej klasy? A jaka była maksymalna bądź minimalna nagroda w każdej klasie? Otóż i te liczby. Średnia kwota, average. Musimy jednak pamiętać, że jeżeli kwota była liczbą całkowitą, a była typu integer, to powinniśmy ją zamienić, jeżeli chcemy uzyskać wynik niecałkowity, a dokładny, na liczby rzeczywiste, czyli typu float. I widzimy, że wyniki są dokładniejsze. Cast, tak wygląda polecenie cast, zamienia, o ile można, typ danych. Pozostał jeszcze cant, czyli funkcja zliczająca. Zwykle jednak zlicza się nie konkretne pole, tylko pełne rekordy, ponieważ gdyby jakieś pole było puste, uzyskalibyśmy mniejszy wynik. I tyle mamy nagród każdej klasy. Nie chcę jednak zliczać najmniejszych nagród. Ograniczmy zatem dane wejściowe klauzulą WHERE, gdzie kwota jest większa równa 3,5 tysiąca złotych. Mniejszych nie zliczamy. Jest ich oczywiście mniej. Gdybym chciał nałożyć filtr na dane wyjściowe, to klauzulą HALVING. HALVING CANT gwiazdka na przykład większe równe 2. I oczywiście klasa A i C znika. Kant gwiazdka wygląda tak dość brzydkie. Brzydko napiszmy sobie alias ile. Niestety tutaj przy klauzuli HALVING nie mogę użyć tego aliasu. Ale mogę go użyć przy sortowaniu. Na przykład posortuj po ile rosnąco. Zadziałało. A posortujmy sobie może po klasie, klasa, ale tym razem malejąco, desk. Rzeczywiście, klasa w odwrotnej kolejności alfabetycznej. Wróćmy do sortowania po ile, rosnąco, może malejąco, desk. I teraz ograniczmy ilość wyników. Mogę to zrobić tylko wtedy, jeżeli mam wyniki posortowane. Limit 2. Ograniczam do 2, czyli 5 i 4 pozostanie. W porządku. A gdybym chciał pominąć pierwszych kilka wyników, na przykład pomińmy pierwszy wynik. Offset 1. A zatem wynik 5 został pominięty. I tym samym omówiliśmy pełną składnię polecenia SELECT. Wróćmy do naszej tabeli bony. I zajmujmy się teraz funkcjami logicznymi, które służą oczywiście do filtracji. K
klauzula where albo klauzula having, gdzie kwota większa równa 3,5 tysiąca złotych i to już było, ale dodajmy and, kwota mniejsza równa 4000, F5. Ograniczyliśmy nasze wyniki. To samo możemy zapisać kwota between 3,5 tysiąca and 4000. F5 rzeczywiście dokładnie to samo. Wróćmy do pełnej tabeli. Wyfiltrujmy teraz po pracownikach. Tadeusza Joszko. Gdzie pracownik równa się Tadeusz Joszko. W apostrofach, nie w cudzysłowach. OK. A wszystkich Tadeuszów? No to nie równa się, tylko like. I teraz mogę użyć maski. Tadeusz, a po Tadeuszu cokolwiek. U konkurencji jest czasami tutaj gwiazdka. Tutaj mamy procent. Dwóch Tadeuszów. Niektórzy przed imieniem mieli słówko pan. To może i pan Tadeusz jakiś jest. Czyli przed Tadeusz też dajmy dowolność. Rzeczywiście jest jakiś pan Tadeusz. Mamy trzech Tadeuszów w sumie na liście. A ilu sobie zażyczyło słowo pan? Pan procent. A ilu miało na drugiej pozycji w polu pracownik literkę A? Pierwsza literka dowolna, u konkurencji czasami znak zapytania, ale musi być ta jedna literka. Potem A, a potem już dowolność. I takich jest 14. Like może pracować także na datach i na liczbach. Sprawdźmy zatem. Liczba, przepraszam, kwota zaczyna się od trójki. F5. A zatem mamy wszystkich, którzy 3000 ileś uzyskali. Zamiast po przedziale, to tak. A gdyby ktoś 300 zł dostał? No tak, też by się tutaj znalazł. Ja chcę mieć pewność, że to jest 3000 zł, to muszą być 3 dowolne symbole po trójce. I teraz już mam pewność, że to będzie 3 ileś. Wyfiltrujmy jeszcze wszystkich styczniowców. A zatem nie kwota, a data. Choćbym nie wiem, jaki tutaj był zapis daty, to nas obowiązuje o taki. 4 cyfry na rok, minus miesiąc, dzień, ewentualne godziny po dwukropkach. W związku z tym, jeżeli chcę styczeń wyłapać, to co? 1, 2, 3, 4 na rok dowolny, minus styczeń 01, a potem już cokolwiek. Rzeczywiście, mam wszystkich ze stycznia. To teraz jeszcze wróćmy do klasy, gdzie klasa równa się A. Dwie nagrody klasy A. A klasy A i C? No to tu mógłbym napisać or klasa równa się C. Prawdziwy SQL-owiec napisze jednak klasa w zbiorze dwuelementowym A i C. Tutaj coś mi wyszło. C. Rzeczywiście mam taką albo taką klasę. A przeciwny warunek, to znaczy z wyjątkiem tych dwóch klas, albo not in C, albo mogę zaprzeczyć całemu warunkowi. Not. I mam rzeczywiście wszystkich z wyjątkiem klasy A i C. Jedną z najważniejszych funkcji jest funkcja licząca przedział czasowy. Tu możemy sobie wybrać słowem jednostkę, w jakiej będziemy mierzyć, czy to są sekundy, dni, lata, miesiące, datę początkową i startową. Spróbujmy to zrobić. Policzmy datę w latach pomiędzy wpisaną przez nas, pamiętamy, że musi to być następujący format, a datą podaną jako data nagrodzenia pracownika. Dodatkowo wypiszemy sobie datę nagrody oraz możemy także stosować bieżącą datę, co raczej na maturze miejsca nie ma. Proszę bardzo, tutaj jest odstęp w latach między tą datą a datą nagrody.
Data nagrody, dzisiejsza data. Ta jest oczywiście zbędna, ta już w tym momencie też nie. A tu dla odmiany zmienimy sobie jednostkę na dni. I mamy wynik podany w dniach. Pozostały nam jeszcze funkcje wydobywające fragmenty dat, tekstów czy liczb. Na przykład wydobądźmy miesiąc z daty. Podobnie można wydobyć konkretny dzień czy rok. Proszę bardzo, year. Są to po prostu angielskie słowa. Dobrze. Bardzo ładna funkcja toChar. Zamieniająca datę na konkretny format. Tu możemy sobie pofolgować. Oczywiście format w apostrofach i na przykład rok wydobądźmy minus miesiąc. I tylko tyle chcemy. Proszę bardzo. Oczywiście możemy po myślniku DD dać godzinę, HH i tak dalej, i tak dalej. Po prostu znać format, który tutaj mamy podany jako przykład. Podobnie możemy użyć funkcji tekstowych. Po pierwsze, teksty można sklejać. Spójrzmy na naszą tabelę wzorcową i na jej bazie skleimy sobie pierwsze pole z drugim polem, gdyby nam było potrzebne. Możemy ograniczać, czy to z prawej, czy z lewej strony, na przykład pierwsze trzy litery z pola pracownicy. Oczywiście te funkcje left-right oraz substring konwertują także liczby, także nie ma problemu, żeby ograniczyć na przykład fragment daty. No i weźmy sobie właśnie substring z pole data od czwartego znaku, może od piątego znaku, cztery kolejne znaki. Zobaczymy, co nam wyjdzie. Tu mamy sklejone pierwsze pole z drugim. Tu mamy pierwsze trzy litery z pola pracownik, a tutaj mamy fragment pola data. Czasami może to być przydatne. Pamiętajmy jednak, że to już jest tekst, podobnie jak funkcja toChar. Także przekonwertowała wszystko na tekst. Na zakończenie jeszcze mały bonus. Z naszej tabeli policzmy średnią, ale dla całej tabeli. AVG z kwota. To jest średnia kwota nagrody, oczywiście zakrąglona do liczb całkowitych. A wypiszmy teraz wszystkich, którzy otrzymali kwotę wyższą niż ta średnia. Wynik tego podzapytania nie możemy stosować od razu, dlatego że on będzie obliczony dopiero po przetworzeniu całej tabeli. W związku z tym bierzemy go w nawiasy, to będzie podzapytanie takiego zapytania. Select pracownik i kwota from bony, gdzie kwota nagrody jest większa bądź równa wynikowi tego podzapytania. Rzeczywiście, wypisaliśmy tylko tych, którzy otrzymali kwotę większą bądź równą. Myślę, że na tym zakończymy omawianie naszej ściągi. Dziękuję.